Dzisiaj omówimy czterokrokowy plan na nadchodzącą hossę w 2024 i w 2025 roku. Teraz jest tak naprawdę kluczowy czas, aby zwrócić na to uwagę. Wszystko wskazuje na początek rynku byka, a w samym 2024 roku oczekuje na nas wiele wydarzeń, takich jak zatwierdzenie Bitcoin spot ETF, halving Bitcoina czy wybory prezydenckie w USA. Także będzie ciekawie. Mój plan przede wszystkim skupia się na przygotowaniu do tego okresu, abyście nie tylko nie przegapili okazji, ale także mieli wcześniej opracowany plan wyjścia przed zbytnią euforią, która tak naprawdę kończy hossę. Więc witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Jakub Kart i będę twoim przewodnikiem po świecie kryptowalut. Jeśli w ostatnim czasie rozważałeś przeniesienie się na inną giełdę, to osobiście polecam ci Max Global. W skrócie, niskie prowizje oraz bardzo fajne listingi low capów. Dla przykładu, tutaj chyba jako jedni z pierwszych listowali token TAO, który jak historia pokazała, dał mocno zarobić. Także, jeśli jesteście zainteresowani, pamiętajcie, że link jak zwykle macie w opisie. Po pierwsze, najważniejsze, żeby mieć Bitcoina i Ethereum jako spory procent w swoim portfolio. Ale ile dokładnie ich trzymać? Dla mnie będzie to 25% Bitcoina i 25% Ethereum. Dlaczego? Bo skupiam się przede wszystkim na bezpiecznych aktywach. Nie spodziewam się, że Bitcoin osiągnie jakieś miliony dolarów, ale optymistycznie może być to około 200 tysięcy, a w przypadku Ethereum 15 tysięcy dolarów. I chociaż nie są to ogromne zyski, jakie potrafią wykręcić na przykład niektóre altcoiny, naprawdę sensowne jest trzymanie większego procentu w Bitcoinie i Ethereum. Przede wszystkim pomaga to zrównoważyć portfel, zwłaszcza teraz, kiedy rynek odżywa. Na dobrą sprawę, Bitcoin i Ethereum w swoim piku spadły o około 75%, ale wciąż są stosunkowo tanie i szanse na straty w ciągu przyszłych 2 lat są naprawdę niskie, a potencjalny zysk w stosunku do tego jest naprawdę obiecujący. Drugim krokiem będzie zdefiniowanie 2 lub 3 sektorów altcoinów, które cię naprawdę interesują, takie jak na przykład gaming, DeFi, sztuczna inteligencja i tak dalej. Dla większości osób sugeruję skupienie się na 2 lub 3 sektorach, a sam osobiście celuję w gaming i przede wszystkim sztuczną inteligencję. A trzecim krokiem jest przede wszystkim zrozumienie tego, że nie wszystkie sektory z poprzedniego cyklu będą się rozwijać. Nowi inwestorzy powinni szczególnie skupić się na nowych projektach. Jednak również oczywiste jest to, że istnieje okres, w którym starsze projekty z silnymi fundamentami mogą się sporo podnieść, jednak na rynku również pojawiają się okresy, w których starsze projekty, ale te z silnymi fundamentami, sporo się podnoszą, co aktualnie możemy zaobserwować. Więc podsumowując, warto monitorować dominację Ethereum, skoncentrować się na 2 lub 3 sektorach altcoinów i być elastycznym w dostosowywaniu portfela do zmieniających się trendów na rynku. Ostatnim krokiem będzie zrozumienie 4 głównych sił rynkowych wpływających na krypto i ogółem rynek finansowy. I przede wszystkim podstawa, Bitcoin spot ETF. Prawdopodobne zatwierdzenie w styczniu 2024 roku wynosi od 80 do 90% szans. I ważne jest, żeby śledzić do marca 2024 roku potencjalne daty zatwierdzenia. Kolejną również istotną rzeczą jest halving Bitcoina. Zapamiętajcie, kwiecień 2024 roku jest to kluczowa data. Również istotne będzie luzowanie ilościowe przez Fed. I prawdopodobne wznowienie będzie pod koniec 2024 roku. I w tym wypadku ważne będzie obserwowanie narzędzia CME FeedWatch między wrześniem a grudniem 2024 roku. Wtedy istnieje około 95 do 99% szans na obniżenie stóp procentowych i wznowienie drukowania pieniędzy. Wybory prezydenckie w USA w 2024 roku również mają wpływ na rynek kryptowalut. I warto zapamiętać, że kampanie zaczynają się w styczniu 2024 roku, wybory prezydenckie 5 listopada 2024 roku. No i w tym wypadku interesują nas obietnice związane z rynkiem finansowym, jak i z samym rynkiem kryptowalut. Warto tutaj wspomnieć o tym, o czym wielu youtuberów was nie poinformuje. Mianowicie, jak przygotować się do wyjścia z kryptowalut. Oczywiście, sam nie będę za was decydować, ale powiem wam, jak to mniej więcej u mnie wygląda. Ustaliłem 3 warunki wyjścia. Przede wszystkim cel cenowy 200 tysięcy dolarów dla Bitcoina, 15 tysięcy dolarów dla Ethereum. Ograniczenie czasowe 1,5 roku od halvingu w 2024. Jak i również będę się opierać o wskaźnik, mam tu na myśli na przykład 21-tygodniową EME. I tak na dobrą sprawę, w przypadku spełnienia któregokolwiek z tych warunków planuję wyjść sporym kapitałem z rynku kryptowalut. I tak jak wspomniałem na początku, to podejście ma na celu uniknięcie pułapki euforii hossy. Wszystkie warunki oczywiście nie muszą się spełnić. Wy oczywiście możecie taki plan dostosować pod siebie, ale ważne jest to, żeby taki plan posiadać. Bo nawet jeśli wierzysz w długoterminowy sukces Bitcoina i Ethereum,
Ethereum zawsze warto być przygotowanym na tak zwane cykle rynkowe. Jeśli ktoś wierzy, że Bitcoin jest w stanie osiągnąć tylko 100 tysięcy dolarów, to właśnie w tym wypadku przy tych okolicach będzie wychodzić z rynku, bo jeśli ktoś jest innych przekonań, że na przykład Bitcoin osiągnie 100 tysięcy dolarów tylko, no to w takim wypadku jego strategia będzie się opierać o wyjście właśnie w tych okolicach. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka szybka dawka informacji wam przypadnie do gustu, a wy wpadajcie na moje inne social media. Pamiętajcie, że link do grupek na Telegramie, gdzie informuję was o wszystkim na bieżąco, macie w opisie, jak i również link do najpopularniejszych i tych najbardziej zaufanych giełd. Także śmiało zapraszam i widzimy się w przyszłych materiałach. Na razie, cześć!